Pelikanowicz wygrał z Wartą Sieradz 2-0 po bramkach Michała Adamczyka i Bartosza Namiownika. Posłuchajmy, co o meczu mają do powiedzenia trenerzy obu zespołów. Najpierw poproszę o wypowiedź trenera zespołu gości, pana Tomasza Kmiecika. No oczywiście gratuluję trenerowi zdobytych punktów. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Chcieliśmy zneutralizować wszystkie dobre punkty zespołu z Łowicza. Niestety, popełniając takie błędy w obronie, nie da się wygrać meczu na wyjeździe. Żałuję tylko, że zawodnicy, którzy te błędy popełnili, zrobili prezent trenerowi Juszwakowi, a nie mnie, ponieważ ja mam urodziny w poniedziałek, a nie trener. Ale to jest tylko i wyłącznie jak gdyby nasz problem. Jeszcze raz gratuluję. Michał, co ty zrobiłeś? W przebiegu meczu na pewno zespół Polifana był bardziej skutecznym zespołem, dlatego wygrał. My mieliśmy swoje sytuacje, wiedzieliśmy, że jak długo uda nam się nie stracić bramki, tak długo będziemy mieli możliwość zdobycia przynajmniej jednego punktu na trudnym terenie w Łowiczu. Dziękujemy. Trener Pelikana, Bogdan Jóźwiak. Ja na pewno jestem zadowolony z wyniku. W trzech poprzednich kolejkach zdobyliśmy tylko punkt. Mogliśmy zdobyć 0 punktów, ale i z przebiegu spotkań, i z przebiegu tego, co robili, też parę decyzji sędziowskich w ubiegłych spotkaniach było takich, że mogliśmy to zrobić zamiast 0, 9 punktów. Tak się układały spotkania, dlatego ten mecz dla nas był ważny pod tym względem, że widziałem spuszczone głowy chłopaków, ale widziałem też determinację i chęć zwycięstwa. I na pewno dzisiaj ta chęć zwycięstwa, chęć dobrej gry nieraz pętała im nogi, że to są niektórzy doświadczeni zawodnicy, żeby popełniali jakieś błędy proste w rozegraniu. Jest ze mną dzisiaj, żyłem na konferencję kapitana, bo to uważam jest najlepszy zawodnik dzisiaj na boisku pod względem spokoju gry, nawet nie licząc, że on strzelił bramkę, dlatego tu on pociągnął grę do przodu i to brawo jest kapitanem i pokazał na boisku, że można to zrobić. Dziękuję całej oczywiście drużynie. Brawa dla Marcina Nowaka, który pokazał charakter, że tydzień czasu nie trenował, tylko się leczył, ale powiedział, że jest dzisiaj do mojej dyspozycji i na swoją odpowiedzialność wychodzi na mecz. Także wiem, że to spotkanie może niektórych kibiców zawiodło poziomem piłkarskim, ale nieraz rozchodzi się o same punkty, a nie tylko o jakiś poziom. Dlatego jeszcze raz dziękuję, a tutaj Tomkowi życzę punktów w kolejnych spotkaniach. Dziękujemy. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to jest dobry moment na to, żeby je zadać. Chciałbym pytać. A jeśli nie ma pytań, to dziękujemy za konferencję. Dziękuję.